witam serdecznie, drogie raczki, na czytaniu tygodniowym. Zobaczmy, co też energie przygotowały dla Was na ten tydzień, co dla naszych raczków. Co też energie niosą dla naszych raczków. Co dla raczka na ten tydzień? Ojej, ojej. Ojej, kłóci się rak urzędowo. Oj, bardzo się kłóci rak urzędowo. Bardzo, tu są jakieś sprawy dla raka. Tutaj jest jakieś kruszenie kopii, tu jest podniesienie tak naprawdę. Nie zgadza się z czymś, szczególnie jeżeli chodzi o sprawy, słuchajcie, zdrowia. Wasze bliskie, bo tutaj jest trygon, słuchajcie, ognia, tutaj jest trygon wody, tu jest trygon powietrza. No powiem Wam, że strasznie mocno się nie zgadzacie. W samym jest bardzo dużo mieczy, macie dziesiątkę mieczy, królową mieczy, króla mieczy, szóstkę mieczy, ale w końcu od tego odpłyniecie, podejmiecie dobre decyzje, tak bym powiedziała. Ale początek tego dnia, nawet jak na raka, to chcę powiedzieć, że rak nie będzie wiedział, co zrobić, o tak bym powiedziała. Nie. Masz słuszność, raku, bo tu się pokazuje, że Twoja wiedza przede wszystkim, wiedza raka w tym tygodniu, masz, raku, wiedzę ogromną, o tak bym powiedziała, jeżeli chodzi, w szczególności jeżeli chodzi o zdrowie, tak, bo tu się pokazuje, że kłócisz się tak jakby z urzędami, ale kłócisz się z lekarzami, nie wiem, o co chodzi, czy z lekarzami, czy tutaj, ale to jest takie ewidentne, tu jest wielkie kruszenie, nie zgadza się rak niesamowicie mocno z wyrokami sądu. Tak, tutaj kruszy, tu idzie, tutaj jest dobre podłoże. Rak mówi składniej logicznie, natomiast tak jakbym powiedziała, miała powiedzieć, że w drugą stronę to jest odwrotnie w tym tygodniu. Myślę, że masz olbrzymią wiedzę, drogi raku, natomiast powiem tak, jest kruszenie kopii. Tu może chodzić o bliskich, tu może chodzić o ciebie, może chodzić o ciebie, o sprawy urzędowe, ale bardzo dużo spraw urzędowych, słuchajcie, do załatwienia, bardzo dużo. I powiem tak, na... Tak chce los, moi drodzy, bo tutaj mamy tego kapłana, więc tak chce los, natomiast wydaje mi się, że rak tutaj jest poddany. Powiem tak, jeżeli raczku prowadzisz działalność, no to możesz spodziewać się kontroli, tak, bo tu się pokazuje, że możesz spodziewać się jakiejś kontroli. Oczywiście u ciebie jest wszystko na tip-top, tak, bo tu jest na tip-top, to jest super, ja bym powiedziała ekstra, bo to jest dobre podłoże, ale po prostu jest coś, do czego chce się ktoś przyczepić, tak, urzędowo. Jeżeli sprawy sądowe, to się nie kończy w tym tygodniu, a jeżeli nawet są wyroki, które Was nie zadawalają, drogie raczki, bo tak chce na przykład na tą chwilę ten los, to odpływacie, znajdujecie dobre wyjście dla siebie i podejmujecie decyzję o dalszej walce, bo mamy dwie siódemki. Dwie siódemki mówią o tym, że w kolejnych siedmiu tygodniach, siedmiu miesiącach tak jakby zawalczycie na nowo i wydaje mi się, że tutaj się przemieni los, więc nie bójcie się, nie trapcie się tym, że coś się nie udało w tym tygodniu, bo na przestrzeni siedmiu dni, siedmiu tygodni, no nie sądzę, że siedmiu dni, jeżeli urzędy, a być może siedmiu dni, siedmiu tygodni lub siedmiu miesięcy, wiadomości przyjdą zgoła inne do Was, bardziej pocieszające, natomiast jest to tydzień urzędowy, tydzień dziwnych zachowań, dziwnych zdarzeń, ale ja myślę, że awantur, kłótni, najbardziej jeżeli chodzi o urzędy, jeżeli by chodziło o raka, który się rozwodzi, no to kruszy, no to tutaj rak się, jak się rozchodzi, rozwodzi, czy co sprawne, wszelakie sprawy. Rak jest inteligentną osobką, bardzo dobrze podchodzi racjonalnie do tego, natomiast no po prostu aż jak to się mówi piana, bo to jest takie kruszenie kopii, niesłychanie może być emocjonująco u Was. Jeżeli chodzi o pracę, to myślę, że rak odpływa od czegoś, lub rak przed czymś się broni, lub rak stwierdza, że pora odejść, bo tutaj jest coś za bardzo toksycznie, coś nie halo się tutaj dzieje, coś się z tą pracą zadziewa i trzeba z tego odejść, poszukać sobie swojego miejsca na ziemi, gdzie indziej. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj się, no powiem tak, nie widzę tutaj, żeby była jakaś choroba, ale widzę jakieś wyroki, że tak jakby rak nie zgadza się przed tym, że ma się coś z nim zadziać, bo tak chce na przykład góra, bo tak chce, że takie są wyroki, takie są postanowienia, ale rak mówi nie.
Rak mówi w tym tygodniu lekarzom i innym, mówi ogólnie służbie zdrowia, nie wiem w jakim kontekście, ale to jest aż wręcz kruszenie kopii i odpływasz, znajdziesz dla siebie dobrą decyzję i wydaje mi się, że mimo, że poczujesz, że to cię zuboży w jakiś sposób, to i tak idziesz po prawo, bo tu się pokazuje prawo pod spodem, idziesz po prawo i prawo cię, wydaje mi się, że za czas jakiś prawo cię, drogi Raczku, w jakiś sposób ochroni, także tak to widzę, moi drodzy. Ciężki troszeczkę tydzień, ale on ma się wydarzyć, bo jest ten kapłan, tak? Jest ten kapłan, być może kruszycie kopię z trygonem ognia lub z trygonem powietrza, ale jednocześnie, jeżeli chodzi o zdrówko, to może chodzić o zdrówko waszych bliskich, tak? Bo tu jest, no tutaj ja bym powiedziała, że jeśli chodzi o trygon ziemski, no to trygon ziemski sobie tutaj poradzi, chociaż albo to wy kruszycie kopię, tak? Bo tu jest tak jakby o coś urzędowego, ale to jest dla rodziny, tak? To wszystko jest dla rodziny, dla bliskich, dla pracy, dla grupy, dla, to tak jakby, no jesteście bardzo społeczni w tym tygodniu, ale jest to bardzo, bardzo urzędowe i wydaje mi się, że troszeczkę wysiłku was to będzie kosztowało, kochani, aczkolwiek na koniec tygodnia odpływacie od tego, to jest tylko 7 dni, dajmy, niech te emocje, może czasami trzeba właśnie wywalić siebie, tak, może trzeba właśnie dać jakiś upust temu, co jest niesprawiedliwością, taką, którą uważacie, że jest to coś, co was krzywdzi, może warto dać temu upust. Pozdrawiam, kochani, serdecznie. Do kolejnego czytania. Następny, mam nadzieję, będzie 100 razy bardziej, znaczy o 180 stopni fajniejszy horoskop. Buziaczki, hejka.